Witajcie, Edukacja na Maxa z tej strony, kolejny odcinek z serii Shogi i tak zgodnie z obietnicą, e, ostatnia niedziela miesiąca, ostatnia niedziela maja, więc jest wykład na temat Shogi. I dzisiaj chciałbym powiedzieć o tym, jak zaczynać partię w szogi i jakie w ogóle ogólne idee tutaj do tego powinny prowadzić, nawet nie znając debiutów, tak? Zasadniczo rzecz biorąc, z rozpoczęcia w Shogi powinniśmy e, zaczynać od albo otwarcia gońca, albo od otwarcia wieży. I w zależności od tego, z którego tego miejsca tą wieżę otwieramy, czy z, z pozycji tej początkowej, czy stąd, czy stąd, czy stąd, czy stąd, czy stąd, schemat mniej więcej zaczynania będzie ten sam. Oczywiście będzie on się delikatnie różnił, tak? No bo Joseki, debiuty są różne, ale nawet nie znając joseki można do pewnych yy, koncepcji dojść. No bo co? No bo każdy, a tak wie, 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 wieżą stąd, no to jest po prostu pchanie pionka do przodu, tak? No i wiadomo, że tak, tak zawsze będzie, tak? Jeżeli ustawimy wieżę, jeżeli ustawimy wieżę tutaj, no to kolejnym ruchem będzie też pchanie pionka do przodu, tak? No bo jeżeli gramy tam, już wieżą, no to to jest jedna opcja logiczna rozwoju, tak, figury. W sytuacji gońca no to musimy, jeżeli otwieramy gońca, w którymś momencie, to musimy po, po pierwsze uwzględnić kilka czynników. Po pierwsze, czy gońiec przeciwnika też jest otwarty yy, i czy w ogóle decydujemy się na wymianę gońców. No bo tak, są otwarcia, w których na przykład otwieramy gońca po to, żeby tutaj na przykład rozwinąć sobie figurki. Yy, czyli w przyszłości tak tego gońca zamkniemy, tak? Yy. Ale są też otwarcia, które, które będą nam sugerowały sorry, stary. Ja bym się z na gońce wymienił. Co ty na to? No i ja tradycyjnie, początkujący, zawsze odradzam wymiany gońców. Yy, uważam, że na, pod, na początku jest to troszkę denerwujące, upierdliwe, więc ja osobiście proponuję zamykanie tutaj tego pionka, yy, tego gońca tym pionkiem, chociażby. Yy, no bo jeśli chcielibyśmy, próbować na wymianę, no to taki na przykład ruch ma sens, tak? Yy, dobra, no dobra, to w takim razie powiedziałem schemat pionek od, wie, od wieży i idziemy do przodu, ale zawsze można też, też zagrać troszkę w innej kolejności. To znaczy, że zamiast najpierw pchać, jeżeli przysłamy wież tutaj, no to możemy albo najpierw Pchnąć wieżę tutaj, to jakiś powiedzmy randomowy ruch będzie i pchnąć pionka, tak? Oczywiście tam powiedzmy powiedzia, ja, tak, ale możemy też zacząć to troszkę w innej kolejności. To znaczy najpierw pchnąć pionka, powiedzmy jakiś tam inny randomowy ruch jest, i dopiero potem dołożyć wieżę, tak? Te, czyli ta troszkę to zmienia dynamikę gry, no to też trzeba uwzględnić taki przeciwnika. Załóżmy, że nasz przeciwnik cały czas będzie atakował wiór świeżo od góry. Czyli zobaczcie, jeżeli tak zacznę i on też zacznie, no to ja nie mogę tego piątka pchnąć jeszcze raz. No bo, jeżeli ja pchnę, no to on tutaj już nam będzie groził w tej pozycji. Czyli, a jeżeli na przykład w tym momencie pchnę, on powie, że to jest OK, i się obroni, no to może być dojść do takiej sytuacji. Oczywiście znaczy tutaj musimy się zasłonić. No i możemy w ten sposób. Bardzo prosty sposób oddać piątkę. Oczywiście pytanie jest, czy wymiana wierz w tej pozycji akurat jest spoko dla nas, czy nie? No w teorii przeciwnik odpowiednio ustawi figurki i też nie ma na razie gdzie rzucać. No ale wymiana wiesz podobnie jak wymiana gońców, powoduje, że musimy uważać na wszelkiego rodzaju zrzutki. Gracze początkujący raczej nie chcą w tak oczywisty sposób wymieniać się, gdyż tych zrzutek automatycznie będą widzieć mniej, tak? Stąd rozumiecie, że nie jest oczywiste takie oczywiste wymiana figur, bo jest porówno. Oczywiście z myślą logicz, logiki szachowej byłoby to poprawne, tak? Nie ma specjalnej możliwości, wymieniamy figury yy, porówno, tak? Ale też szachiści ci też mówią, że nie, jeżeli nie musisz wymieniać figury, to jej nie wymieniaj. Wszelki jest jeszcze to ten problem, że tak naprawdę wymieniamy wtedy, kiedy widzimy potencjalną też szansę na dobrą zrzutkę. W tym przypadku yy, dobrą zrzutką. To by było na przykład potem, oczywiście, dalej można byłoby tak pozrzucać sobie, tak? Pozbijamy, pozbijamy, ale też zwróćcie uwagę, że kształt króla i sposób wysunięcia tego złotego jest naprawdę. On jest bardzo daleko. Ten złoty, tak czyli yy, wiem, że na ten, na, ten, na ten moment jest to dla was abstrakcyjne, prawdopodobnie, ale kształt, czyli ułożenie figur na planszy definiuje to, czy będziemy czuć się bezpiecznie, czy nie. No i tak naprawdę Wy na początku tych kształtów nie znacie. Dlatego pewnie kolejny wykład będzie m.in. o kształtach, opowiem sobie troszkę więcej o zamkach, strukturach, żebyście troszkę próbowali wyczuć. Dlatego możliwe, że temat, który dzisiaj poruszyłem jest dla Was dość abstrakcyjny, ponieważ Mówicie, ok, ale i tak, co, co z tego, że będę wychodził wieżą, otwierał gońca, jak i tak, nie znam Dżoseki, przy nie będzie, będzie mnie w joseki łomotał. Będzie cię łomotał, ale jeżeli będziesz myślał, to będziesz w stanie do pewnego stopnia yy, móc nim rywalizować, a nie także że będzie, będzie to totalna porażka. Spróbujmy zagrać totalnie nie yy, Przeciwnik będzie grał agresywnie w wieżę statyczną. Yy, no niech będzie, nie będzie, on... on, on My zaczynamy. Zagrajmy to danie. Dziw, dziwną grę. Ja zawsze lubię grać dziwnie, więc będzie to. Dla przykładu z myśl zasady wieża goniec. Zaczynamy atakować wieżę, wieżą z tej linii. I zwróćcie uwagę, ta pozycja jest bardzo, ba, bardzo prosta. Musimy w tym, po prostu w tym przypadku obronić tego słabego pionka. Tak, to czego tego czego trzeba się nauczyć. Wrócilnik oczywiście pewnie wymieni te pionki. Nawet może pójdzie tej wieżą, może pójdzie ją tutaj. Tak, tutaj jest kilka opcji pójścia. Piątka oczywiście nie weźmie, bo wieża tej chroni. Ja oczywiście rekomendowałbym raczej powrót wieżą tutaj, ale no, opcji może być dużo. No i co, mamy prosty atak. Czyli teraz kluczowe dla tej strony jest oczywiście zaraz pójście do obrony. Obrony, a potem zatykowanie. Ja oczywiście to również mogę też pionkę piątka wymienić sobie. I zobaczcie, w myśl nie znając Joseki, po prostu srebrny się wspina, tak? Dokładamy kolejną figurę, figurę metalową do gry, tak? Najpierw zaczynamy od ciężkich, potem do metalowych. Z kolei my mamy problem, no bo my nie mamy jak zrobić zamku. Powiedzmy, że otwieramy musa gońca. On natale atakuje. Mało mu figur, to zaraz dołoży kolejną, albo wymieni. Zwróćcie uwagę, że zaczynanie dalej jest nie jest niczym nieoczywistym. Ale, oczywiście, tutaj może, może było tak. O, źle zagrałem, oddałem pionka. Oddanie pionka w szogi nie jest też takie tak oczywiste jak w szachach. Pionek w szachach Mamy powiedzieć, że jest cięższy, jest bardziej wartościowy niż w szogi, ponieważ te piątki w szogi można odzyskać i można sobie dokładać. Czyli to nie tak, że stracimy 5 piątków i nie mamy ramy bez pięć pionków, tylko zawsze możemy te piątki 5 te piątką odzyskać, jeżeli będziemy mieli do, do, do tego okazję. Dlatego poświęcenia pionkami są tutaj dużo, dużo częstsze. Także jak widzicie, jeśli chodzi o zaczynanie, tutaj nie jest. Tak, że nie da się wyprowadzić prostej metodyki, jak zaczynać w szogi. Na ten moment, jeżeli jesteście początkujący, nie wiecie jak grać w szogi. Najważniejsze, żebyście pamiętali, że zaczynamy od wieży albo od gońca, Raczej unikamy wy, wymiany, go, wymiany gońców. Króla fajnie byłoby gdzieś sobie po jednej czy po drugiej stronie ustawić. Chociażby tak, tutaj. Podejść, podejść królem, sobie tak. No, i atakować, tak. Krapo, jedny krapo, po drugiej stronie. Wszystko będzie się dzia działało. Czyli tak, ustawienie wieży, otwarcie gońca, a potem, co robimy dalej? Dokładamy stopniowo figury. Najpierw zaczynamy od ciężkich, potem od materowych, czyli generałów, a na koniec od lekkich figur, czyli od skoczków i lanc. Mam nadzieję, że film, pomimo tego, że był prosty. Yy, na początku gdy był on yy, korzystny i coś dla Was wniósł. Ja mam nadzieję, że film Wam się podobał. Widzimy, słyszymy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. trzymajcie się.